Dum, 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 dum. Macie teraz prawdziwe porównanie różnicy wzrostu. Stoimy w tym samym miejscu. Dokładnie. Z góry tego tak nie widać. Ale ja zawsze widzę z góry. Witamy na kolejnym nagraniu. Tak, witamy serdecznie. Tym razem nagranie plenerowe. Będziemy dzisiaj rozmawiać w plenerze o elfach. Dokładnie. Ja znowu tutaj z Shiro wyciągnąłem ją na zewnątrz tego małego nerda. Wyciągnął mnie z mojej piwnicy. Piwnica w kosy. Dokładnie. Piwnica, w której dzieją się rzeczy fabularne. Tak. Stwierdziliśmy ogólnie, że jest fajna pogoda, nie ma co siedzieć. Przejdziemy się trochę, zrobimy nagranie plenerowe. Wykorzystam swojego zakurzonego selfie sticka. Mam nadzieję, że jakość dźwięku będzie dobra. Bo trochę tutaj szumi. O, kaczki. Kaczki spoko. Tak. I mam nadzieję, że nie będzie częsło, co nie? Nie, myślę, że to się da tam ustabilizować spokojnie, ale wracając do tematu, dzisiaj sobie pogadamy o elfach, bo o elfach w Nairan trzeba dużo pogadać i wyjaśnić parę spraw, że wcale nie są tak głupie, jak wszyscy uważają. Są. Dać sobie obciąć skrzydła. To tylko elfy dnia. W zamian za co? W zamian za ochronę smoków. Pierdolę taką ochronę. No tak, pogadamy sobie o elfach. Od razu omówimy obydwie podgrupy tych elfów, czyli mamy elfy dnia i mamy elfy nocy, prawda? Tak. Nie wiem, czy ale mamy jeszcze Afirian. Tak, mamy jeszcze Afirian i zastanawiam się, czy wpleciemy w to nagranie Afirian, czy jednak zjemy na osobny materiał. No zobaczymy jeszcze, jak nam zejdzie z czasem nagrania. Aha. Na chwilę obecną... O, motylki, kwiatki. Jej. Ale tu jest ładnie. A przy okazji zobaczycie mniej więcej, gdzie mieszkamy razem z Shiro. Na jakim wygwizdowiu. Tak, wygwizdów wielki, łamany przez nie wiem, gdzie to jest. Trochę dzisiaj pogadamy sobie o tych elfach, tak? No. Więc będą się na nas sąsiedzi gapić. Niech się gapią. Bo to spisać dzisiaj jest 5 ludzi na krzyż. Tak, miejsce, gdzie chodzenie z telefonem uważane jest za dziwne. Także może być śmiesznie. No ale myślę, że takie nagranie też może być ciekawe. Tak. Szczególnie, że będziemy rozmawiać o tematyce Nairanu. Weź nie uciekaj tak ode mnie, bo ja próbuję cały czas łapać cię w kadrze. Mówisz, ja nie uciekam, co mam tak stać? Mogę trzymać tak i wtedy będę kuśtykał. No ale wtedy mnie nie widać. Ja pierdzielę. Łapanie kadru z tobą to jest masakra. Jestem tak jakby o pół metra niższa od ciebie. Dobra, będę chodził na kucaka. I am the dwarf, digigi hole, digigi hole. Więc wracając do tematu, dzisiaj zajmiemy się tematyką elfów i postaramy się wam opowiedzieć, co właściwie sprawiło, że mamy do czynienia z elfami dnia i elfami nocy i dlaczego od pewnego momentu w historii są oni tak podzieleni i dlaczego elfy dnia odcięły sobie skrzydła, bo to też jest dość ciekawe zagadnienie. Bo są głupie! Ile razy mamy się to powiedzieć? Niewystarczająco dużo, żeby mnie przekonać, że są głupie. Wszyscy ci to powtarzają. Nikt nie chce tym grać. Jak to? No nikt nie założył jeszcze elfa dnia, tylko elfy nocy zakładają. Bo mają skrzydła. Nie tylko, nawet sama założyłaś elfa nocy, po co zakładać elfa dnia, co nie? Bez sensu. Dokładnie. Więc może zaczynając od samego... Elfów dnia. Elfów dnia, ale bez elfów dnia nie ma elfów nocy. Ale zacznijmy faktycznie od tego początku, czyli tak. Skąd się w ogóle wzięły elfy w Nairan? Więc można powiedzieć tak, że kontynent Nairan został przeznaczony przede wszystkim elfom. Przede wszystkim elfom. Smoki i ludzie pojawiły się, później w tym świecie. Kiedy Regan tworzył całe życie, to Fulgura i Arosa wybrały właśnie elfy i nadały im formę. Jako, że wybrał ich Arosa, to mają bardzo głęboko zakorzenione poczucie sprawiedliwości oraz jako, że są wybrani przez Fulgurę, mają też poczucie wolności. Mhm. Niestety, wtedy się kończy ich powiązanie z tymi dwoma bogami, mianowicie potem wybrała ich... Czyli Fulgura i Arosa, tak? Tak. Nadali im formę. Nadali im formę, tak? Tak. Charakter nadała im Nunisen, czyli bogini muzyki. O Boże, to już wiem, dlaczego są takie głupie. No co, bo poszłam typowym schematem, że elfy są piękne i wykształcone? No, schemat schematami, ale jak ktoś wykształcony może podjąć tak głupią decyzję? Posłuchaj dalszych historii, to się dowiesz. No dobrze, zamieniam się w słuch.
Więc kiedy Nunissen stwierdziła, że to elfy należą się jej i że przejmuje nad nimi ochronę i opiekę, to był najlepszy okres dla elfów. Czyli mamy tak, trzech bogów, którzy ingerowali w stworzenie naszych elfów w Nairan, tak? Tak, czyli tak jak mówiłam, bogowie powietrza dali im formę, a Nunissen nadała im charakter. Okej, okay. Bogowie powietrza dali im formę i kształt chyba też, tak? Kształt dał im Regan, jako twórca wszystkiego, co żywe. Aha, Regan jest od żywych. Jest od tego, że są żywe. Czekaj, to był ten, co sobie chodzi? Tak, ten, co stwierdzi, że się zjednoczy i będzie się reinkarnować jako wszystko, co żywe. Okej, okay. No dobra. Czyli wiemy, jak elfy powstały, a tylko teraz zapytajmy się, po co one w ogóle powstały? A czemu nie? Kontynuuj swoją wypowiedź, którą zaraz zmieszasz z głupem. Mianowicie, elfy w sumie miały gdzieś, że formę im nadali bogowie powietrza i bardziej skupi się na czczeniu Nunissen, która otoczyła ich skrupulatną opieką i najbardziej ich kochała, elfy najbardziej kochały ją. Praktycznie ona ich nauczyła wszystkiego. Aha. I właśnie w tym momencie mamy do czynienia z tym, że schodzi bogini księżyca, która nadaje elfom ich magię. Mhm. Czyli bogini księżyca nadała elfom magię. Tak. Ale tej magii chyba za wiele nie było. W sensie, bo ich magia polega na tym, że elfy dnia czerpią swoją siłę ze słońca, elfy nocy z blasku księżyca. Są na baterie słoneczne. Tak. Łabędzie. Łabędzie. Bardzo agresywne łabędzie. Łabędzie. Cześć, łabędzie. Wiesz, że one jamy atakują? Są bardzo agresywne łabędzie. Chodźmy dalej. Dlaczego elfy są takie wybitne w Nairan? Ponieważ oni, ich społeczeństwo pracowało 24/7. Wybitne. Wybitne. Chyba specjalnej troski. Bo tak jak ludzie i smoki muszą odpoczywać ze swoim społeczeństwem, więc mają te godziny, gdzie śpią, tak elfy stworzyły coś niesamowitego. Mianowicie, kiedy elfy dnia pracują za dnia, elfy nocy pracują w nocy. Więc to społeczeństwo cały czas dobowo działa. 24/7. Tak. Uchwale ojczyzny. Dokładnie. I jako, że właśnie elfowie nocy pracowali w nocy, a elfowie dnia za dnia, mieli coś takiego, że o wschodach i zachodach słońca się rano spotykali, to był taki moment ich odpoczynku, takiego wspólnego jednoczenia się. Mhm. No ale wiadomo, ich natury są bardzo skrajne. Elfowie nocy zaczęli bardziej iść w taką stronę budowania, rzeczy bardziej takich fizycznych, namacalnych. W momencie, kiedy elfowie dnia skupili się na roślinach, na pięknie, na pisaniu wierszy, etc. Czyli trochę taki mamy... Elfy i krasnoludy, mogą powiedzieć, zaczynając powoli tworzyć. Czyli elfy nocy to trochę takie krasnoludki? Tak. A elfy dnia to takie wysokie elfy? Kulturowo tak. Kulturowo, tak? Kulturowo. Czyli co, elfy nocy pod ziemią też lubią pracować? Mieszkać? To się niekoniecznie pod ziemią, ale nie potrzebują słońca, potrzebują jedynie blasku księżyca. Czyli elf nocy za dnia jest osłabiony. Trochę tak i raczej większość dnia przysypia. Jak pokonać wszystkie elfy nocy, najechać je za dnia? Myślisz, że dlaczego żyją w miejscu, gdzie noc trwa najdłużej? No tak, na tej północy, tak? Na prawdziwej północy. Na prawdziwej północy, tak. No bo jest północ i prawdziwa północ. Tak. XD. Nairan. Tu wszystko kierunki, jest bez sensu. Kierunki świata, nie wiem co to. Tak. Ale o to chodzi w Nairanie, żeby on dawał fan, a nie zastanawiać się nad tym, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Dokładnie. Dokładnie. Właśnie, jak wygląda, może powiedz nam jeszcze, technologia u tych elfów. A tutaj może być coś bardzo ciekawego, ponieważ elfowie może ich kojarzyć z takim przejściem. Bo to nie jest steampunk, to jest już powoli w cyberpunk oni wchodzą. W swoim cyberpunk? Tak, oni, co ty gadasz? Oni mają taką technologię. Znaczy mają prąd? Mieli prąd. Mieli? Mieli prąd. A kiedyś, w sensie zanim tak. Przyszły smoki, czy? Zanim przyszły smoki, zanim arcysmoki zaczęły to wszystko, zanim elfy się rozłamały, oni mieli prąd, oni mieli komputery, etc. O kurde. To było bardzo zaawansowane technologicznie społeczeństwo. Czyli jeżeli chciałobyś robić w Nairan kogoś pod technologię, to najlepiej niż elfa. No tak. Bo oni mieli kiedyś z tym styczność. Tak. Pytanie, czy aktualne elfy w ogóle o tym pamiętają? Z
Są te, które pamiętają, które starają się podtrzymać dawną kulturę, ale w obecnej sytuacji jest to bardzo trudne, ponieważ elfy nocy zostały odcięte od prądu. Okej. I nie są w stanie na nowo zrobić tej technologii. No tak, no, ale to co, wystarczyłoby tylko po prostu przywrócić zasilanie, przesunąć walkę. No tak, tak. Problem w tym, że czym się zasilała miasta elfów, mianowicie. O ile elfowie nocy byli silniejsze, ich skrzydła były przede wszystkim silniejsze, szybsze, mocniejsze, tak, skrzydła elfów dnia były faktycznie delikatniejsze, ale wytwarzały coś takiego jak złoty pył. I ten złoty pył był właśnie napędzany, był tą elektrycznością. Aha, złoty pył był elektrycznością, rozumiem. Tak, bo tam się można było właśnie przetworzyć na prąd, kiedy się odpowiednio go wykorzystało. A jako, że był wykorzystany przez elfów dnia naturalnie, i po prostu opadał z ich skrzydeł, więc po prostu zamiatałeś ulicę i już miałeś prąd. Aha. Ciekawe, ciekawe. Idę pozamiatać, żeby nazbierać trochę prądu. Tak. Dosłownie mają prąd w wiaderkach. Okej. Okej, no, ile światów, tyle konceptów, no rozumiem. Taki koncept jest, po prostu ich pył działa w taki sposób i fajnie, no dobrze, że to nie tak jak w Piotrusiu Panu, że pewnie pozwala latać. Nie, oni latają fizycznie. Fizycznie, no tutaj z tą fizyką to bym... Tutaj są smoki. No wiem. Smoki nie powinny latać. Nie z taką masą i nie z taką rozpiętością. Tak, nie z takimi skrzydłami, co nie? Elfowie mieli prąd. No. I ten prąd pochodzi ze złotego pyłu elfów. Elfowie dnia nie za bardzo tym przejmowali, po prostu ten pył i tak wytwarzali i tak się z nich opadał, więc nie byli afery tego, że elfy noc wykorzystujemy do prądu. I to było obopólne dobro. Okej, małe ujęcie easter eggowe w sumie zrobimy. Tak. Ponieważ zawędrowaliśmy w czeluści piekła i znajdujemy się niedaleko naszego tutaj kolegi, który pomaga nam ogarnąć mechaniki RPG-ów. Dokładnie. To może zaraz go poznacie, o ile się zgodzi. A jak nie, no to jego strata. Będziesz, ucz się, bo będzie trzeba część zostać do najranu, bo jest strasznie ubogi bestiariusz u nas. Tutaj jak sobie rozmawialiśmy z Czachą, trochę gadaliśmy też o elfach w różnych uniwersach. No nie graliśmy akurat tego, nie przypadło mi do głowy, żeby włączyć nagrywanie chociaż dźwięku czy czegoś. Podsłuchiwanie ludzi moment. Stalkujemy czaty. Tak. Porównywaliśmy w ogóle elfy z innymi tutaj elfami tam w świecie Wiedźmina, jak napisał je Sapkowski. Jak napisał je Tolkien. Jak Warcraft. W Warcraftcie te elfy po prostu one są. W Warcraftcie te elfy są, o ile dobrze pamiętam, ewolucją troli wprost. Serio? Tak, jakoś tak. Były nocne trole, które tam zaczęły czcić boginię Elunę. Tak, i one zostały nocnymi elfami, a później od nocnych elfów się oddzieliły następne szczepy elfów. No właśnie. Okej, okay, czyli tempo to poszło. Bo my naszą rozprawę o elfach skończyliśmy na tym, że... Mają technologię. Mają technologię, elfy są zjednoczone i elfy czczą Nunisem. Nunisem, dokładnie. Tak. I w tym momencie, kiedy mamy największy rozkwit tego społeczeństwa, pojawia się Alenir, która zabija Nunisem. Czyli elfy tracą tak naprawdę swojego boga. Swojego boga, który był z nimi najbliżej. Mhm. Inni bogowie się dowiadują, że Nunisem zabiła... Znaczy nie wiem, tylko... Alenir zabiła Nunisem. Alenir zabiła Nunisem. Tak. Bo bardziej chodzi o to, że ona śpi. Elfowie zrobili tak jak Śnieżce, tak krasnoludki Śnieżce szklaną taką trumnę. Więc Nunisem obecnie jest pogrążona w wiecznym śnie. I czeka na swojego księcia z bajki. Może tak powiedzieć. Można powiedzieć, że czeka na księcia z bajki. No i ten. Bogowie się dowiedzieli o tym i dlaczego Alenir zabiła Nunisem. Ponieważ Nunisem połączyła duszę elfa z ich ciałem, przez co elfowie po śmierci nie czeka ich nic. No ale ominęło to Afirian. Tak, bo Afirian też to dotknęło, ale Afirianami stali się ci elfowie, którzy podzielali poglądy Alenir. I razem z Alenir zostali wypędzeni przez resztę bogów. W tym momencie tracą oni duszę oraz światło dnia, czyli słońce i światło księżyca, zadaje im ból, więc oni nie mogą być wystawieni na światło. Dlatego cały czas siedzą w podziemiach. Dlatego siedzą w podziemiach i jak już wychodzą, to właśnie podczas nowiu, albo kiedy
nie ma słońca ani księżyca. Jedno z wejść do tych podziemi całych, do Afirian, mamy w górach kompas, prawda? Tak, jedno. Pamiętam, że coś tam wspominałaś kiedyś to, o tym. To jest właśnie kwestia już tej bogini Krysty, która tworzy swoje podziemne komnaty. Mhm, mhm. Taka trochę, kwestia. Można porównać do dedekowej szar. I Krysta nie jest złą boginią. Nie jest zła. Nie jest zła. I Krysta nie zajmuje się Afirianami, a i Krysta jest... Przyszli przy okazji. Przyszli przy okazji. I Krysta totalnie nie zwraca uwagi na żywe istoty. Ją obchodzą jedynie właśnie kryształy, kamienie, tworzenie tego podziemnego świata. Jest krasnoludem wśród bogów. Jest krasnoludem wśród bogów. I jeden z największych nerów. Tak jak Fkosa siedzi w swojej piwnicy, tak i Krysta buduje tę piwnicę. Każdy zasługuje na swoją piwnicę. Nawet bogowie. Więc... Afirianie się dobrze odnaleźli w jej komnatach, bo Krysta tak naprawdę nie skarży się bogom, że oni tam siedzą. Afirianie po straceniu duszy, straceniu możliwości dotykania światła słońca i księżyca, staje się tak zwanymi milczącymi. A sama Alenir dostała miano milczącej bogini, bo usypiając, zabijając Nunisen, stała się tak jakby bogiem. Okej. Okay. Przejęła jej domenę. Ale jako, że nie może jej wykorzystywać, tak jak Nunisem była boginią dźwięku, tak ona z Alenir stała się boginią ciszy. Czyli mamy znowu dwa przeciwnastawne bóstwa i konflikt interesów, tak? I konflikt interesów, tak. Tak. I cały czas są w to zamieszane te biedne elfy. Tak. I dobrze im tak. No i jako, że ci elfowie stracili możliwość czerpania siły ze światła, zaczęli się zmieniać też w organy fizyczne. Ich skrzydła przestały być tak piękne, stały się bardziej przezroczyste, bardziej takie jak u waszek i much. Czyli mają takie popierdalające skrzydełka. Tak. Elfy dnia. To byli różni elfowie. A, bo wtedy jeszcze nie było tego... Był ten podział, ale to różni elfowie... Ale był taki zamazany ten podział. Zamazany był podział, byli bardziej zjednoczeni. Byli bardziej... Czyli wzięło się to bardziej z podziału ideologicznego między elfami niż biologicznego. Znaczy też biologicznego, bo część elfów właśnie elfy dnia, czerpały siłę ze słońca, część elfów czerpała się z księżyca. I faktycznie potem fizycznie to zaczęło się u nich odróżniać. To znaczy ten podział tak, natomiast Afirianie wzięli się z podziału ideologicznego. Ideologicznego, tak. Potem zaczęli się zmieniać fizycznie. Kiedy stresie. Światło jakiekolwiek ich po prostu biło. Tak. Jak pokonać Afirian, posiedź w niego latarką. W sensie bije jedynie światło księżyca i światło słońca. Światło gwiazd czy sztuczne światło ich nie bije. Czyli tak naprawdę to jedynie światło słońca. No tak, bo tak, księżyc tak. Odbija światło słoneczne. Tak. Księżyc sam z siebie nie produkuje światła. Tak, tak. Tylko błyszczy. Tak, jest... wiesz o co chodzi. No tak, tak, tak. Wiesz o co chodzi. No natomiast, no rozumiem, w różnych mitologiach, a co za tym idzie, fantazy i tam moc lunarna i solarna są rozróżnione i oddzielne. Tak, tak. Odbite światło po prostu zmienia swoją moc. Ale jeszcze a propos kultury, tutaj dochodzimy do tego, że elfy jako długowieczne istoty, które obecnie... No, elfowie mają połączoną duszę z ciałem, a Afirianie stracili tę duszę, ale nie stracili tej nieśmiertelności. Dla elfów papier jest nietrwały. Dlatego najważniejsze dokonania swojego życia zapisują na swoim ciele przez tatuaże. Jeszcze raz? A nie, to nie wiem, czy nadaje się to do nagrania. Oczywiście, że się nadaje, wszystko się nadaje. Wytatuowana patologia. Wytatuowana patologia, tak. No, tak, tak. Po co pisać, skoro można się obtatuować? Co się wiesz, nie? Jako, że mnie nie widać, to dorzucę tylko, że sam mam tatuaże na rękę. Zapisujesz na nie swoje dokonania życiowe? Tak. Odłamek Narsila zmieniający się w kości do RPG-ów. Dokonania życiowe. I tak. Oczywiście historie czy inne rzeczy zapisują na metalowych płytkach. I wgrywali je dawniej w systemy, które sprawiały, że ich całe to miasto i społeczeństwo działały. Elfy miały płyty DVD, zanim to było modne. Tak. Te metalowe płytki, one były jakoś specjalnie wykonane, hartowane, czy...? Były wykonane specjalną metodą przez elfy nocy, a pismo nanosili elfowie dnia. Ciekawe, czyli elfy nocy trudniły się rzemiosłem, a inteligencją zajmowały się elfy dnia. Tak. Już rozumiesz, o co chodzi w tych statystykach, nie? No tak, 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 tak. Znaczy te statystyki dla mnie i tak są takie mech dla tych elfów, ale rozumiem balans, tak. Wiadomo. No i Afirianie, jako że ich skóra
zszarzała, bo elfy nocy mają jasną skórę, elfy dnia mają ciemną skórę, a skóra fielen jest szara. To jest właściwie dziwne, bo moim zdaniem ciemną skórę powinny mieć elfy dnia ze względu na to, że są wystawione cały czas na słońce. Elfy dnia mają ciemną skórę. Czekaj, bo ja się już pogubiłem z tymi elfami. Elfy dnia mają ciemną skórę, tak, prawidłowo, tak. I elfy nocy mają jasną skórę, bo tak, mniej słońca istnieje. No, tak, no, czyli dobrze, to Draco się zamotał, jak zawsze, przy najranie. A filianie mają tą szarą skórę i oni zamiast się tytułować, najważniejsze rzeczy wycinają sobie na skórę, robią skarifikację. Jesteśmy popkiem. Lepiej nie iść tą drogą. Nie chcesz być filianem. Mam nadzieję, że nie hodują zwierząt. Znaczy, coś muszą chyba jeść, właśnie. A propos jedzenia. Co jedzą elfy? To są ludzie. Są mięsożerne czy trawożerne? Jedzą wszystko. Jedzą wszystko. Elfy nocy bardziej preferują mięsne potrawy, zważając po późniejszym etapie historii, że oni się przenieśli tam na północ, tam mało co rośnie. Elfy dnia, jako że żyją za dnia i mają, wolą słoneczne, ciepłe miejsca, to raczej się skupiają na hodowli roślin. Ale ogólnie to jedzą wszystko. Czyli są wszystkożerni jak... Jednak stworzyli coś takiego jak ambrozję, czyli albo nektar, zależy się, jak chcesz to tłumaczyć. I jest to napitek, którego nie mogą pić ludzie. Dlaczego? Bo jest zbyt mocny. Zbyt mocny alkoholowo, czy...? Alkoholowo zbyt mocny. Ale to co, zawiera 99%, czy jak to jest? Jest to nektar tworzony ze specjalnego rodzaju kwiatów. Z jakiego? No dobrze, nazwijmy je po prostu kwiaty ambrozji. Kwiaty, tak? Ambrozji. Zdziwiłabyś się, co są w stanie wypić Słowianie. Klan niedźwiedzia. Albo klan wilka bardziej, tak, w tym przypadku. Tak. No ale tak jak mówiłam, stworzyli nektar, stworzyli swoją ambrozję, którą mogą pić tylko elfy. Mhm. I tylko elfy mają tyle mocną głowę, żeby to pić i zrozumieć wspaniałość tego nektaru. To jest nawiązanie do tego, że mają skrzydełka i są ćmami i tymi, jak to się mówi, motylami. No tak, piją nektar po prostu. Tak. Takie małe nawiązanie do bycia motylem. Tak. Motylem jestem, ta la la la. No więc ten nektar jest bardziej takim nawiązaniem niż konkretnie jakimś takim specjalnym trunkiem. Czyli istnieje po prostu trunek, który bardzo lubią pić elfy. Jest to jakiś tam trunek z tych kwiatów ambrozji. Tak. Który jest tak mocny, że ludzie po nim umierają, tak? Czy jak? Bardziej zasypiają bardzo głębokim snem i trudno ich wybudzić. Okej, okej. No to już się bardzo kojarzy z fej generalnie. No, dokładnie. Bardzo takie naciągnięte to. Znaczy w pozytywnym aspekcie, co nie w negatywnym, że to źle naciągnięte, tylko takie podciągnięte pod rzeczy, które znamy z innych systemów, z innych światów, prawda? Bo tak jak w Dungeons and Dragons, elfy są przedstawiane jako istoty pochodzące od fej. Tak, tutaj przez to są odporne na uśmiech. Zależnie z lorem której edycji, ale... Nie, moje elfy to faktycznie są tymi fej. No tak, twoje są faktycznie fej, bo wyglądają jak wróżki. I de facto są praktycznie... Wróżka 1,80 m. Spoko. Oglądałeś Pietrusia Pana? Tak. Były dziwne wróżki też. Tak, tak, milczą, tak. Znaczy o filianach nagramy pewnie osobny materiał. Skupimy się po prostu na tych elfach dnia i nocy. I właśnie, w momencie, kiedy jest ten rozpad na Afirian i elfów, którzy są dalej wierni bogom, którzy opakują śmierć Nunisen, zaczyna się wzajemne oskarżanie się, bo w końcu Alenir należała do elfów dnia, ale przecież byli od niej też elfy nocy i zaczęli się między sobą kłócić. I w tym momencie mamy do czynienia z pierwszą rewoltą, mianowicie te, można powiedzieć, że szlachecka część elfów zaczęła się nawzajem oskarżać i ostatecznie znaleziono kozłów ofiarnych zarówno u elfów nocy, jak i u elfów dnia. I mamy do czynienia z tak zwaną pierwszą karą, czyli tym najbliższym zdrajcą. Tylko nie mów, że ktoś jest przykuty do skały i mu wyszarpują wątrobę. Nie. Rodzinie najbliższych zdradców, którzy są wygnani, odcięto skrzydła na rzecz tego, że to jest skażona krew zdradą. I kolejnemu pokoleniowi odcięto już jedno skrzydło. Kolejnemu pokoleniowi już zostawiono. Jako, że zdrada została wybaczona dopiero w trzecim pokoleniu. Ciekawe.
No dobra, ale zaraz do tych pewnie skrzydeł przejdziemy dalej. Więc na ten moment odcinanie skrzydeł elfów jest jedną z największych kar za robienie właśnie tych największych zbrodni. Czyli jeżeli spotkasz złodzieja elfa i obetniesz mu skrzydła... Nie, za złodziejstwo się nie obcina. Ale ludzie mogą tak zrobić. Ludzie tak, elfowie nie. Złodziejstwo to nie jest aż tak wielka kara. Przykładowo, szwenda się elf po ludzkich terenach i stwierdza, że fajnie jest być rogalem. Kradnie, bo może latać, bo wlatuje sobie do najwyższych wieżyczek i lutuje jakieś ciekawsze miejsca. Ktoś go złapie w końcu jakimś zaklęciem, z trucizny sparaliżuje, tak? Mm-hmm. Chociaż rzadziej się to spotyka, bo wiadomo, aura trucizny jest niszczycielska. Tak. I raczej nikt się tym nie... Szpanuje, że potrafi. No. To potężny na przykład Fireball by w stanie takiego elfa ściągnąć szybko na ziemię. Tak, tak. No ale zasadniczo raczej wszyscy wiedzą, że skrzydła elfa w tamtym momencie są świętością. Okej. Okay. Są ich takim wyznacznikiem wolności i darem od bogów. Oraz wyznacznikiem tego, że to przede wszystkim te skrzydła pobierają tą moc odbijanego światła. Czyli po w ogóle odcięciu tych skrzydeł on przestaje fotosyntezę robić. W pewnym sensie naciąganym trochę tak. To nie jest tak, że całkowicie traci tą możliwość czerpania korzyści ze światła, ale nie jest to takie skuteczne. Mhm. Okej, okay, rozumiem. Ogólnie też trzeba będzie zwrócić uwagę na to, że jeżeli grasz elfem nocy, to jesteś ustawiony na nocne kampanie. Nocny tryb życia. Nocny tryb życia, na nocny tryb prowadzenia rozrywki. Nie chce ci się nic robić. A w nocy to już jesteś taki kozak. Okej. Okay. Czyli grasz nerdem. W momencie, kiedy właśnie też umiera Nissen, mamy do czynienia z wojną bogów. Mianowicie Shin zaczyna panoszyć się i zaczyna wszystko palić. Bogowie zaczynają gromadzić swoje wojska i przepędzają Boga do tej z jego strefy, sfery ognia i ciemności. I po tej katastrofie, po tym dość sporym zniszczeniu świata, bogowie podjęły decyzję. Odchodzimy ze świata materialnego. Już się nie mieszamy w sprawy śmiertelników. Nie pukaj stół, bo tracisz stabilność. Elfy jako tako pokłócone między sobą, dalej dzierżą to jedno społeczeństwo, czyli że elfy dnia pracują za dnia, elfy nocy pracują w nocy. Razem rozbudowywali to wszystko i starali się ekspansować to Nairan, żeby zagarnąć je dla siebie. W tym momencie ludzie byli na etapie staramy się przeżyć, nie byli bardziej zjednoczeni, bardziej takie plemienne były. Czyli dopiero co zaczynali ogarniać, jak działa kamienna motyka i te rzeczy, tak? Tak, tak, więc elfowie się nie przejmowali ludźmi za bardzo. Okej. Okay. Problemem stały się arcysmoki. Czyli złote? Złote, platynowe i srebrne. Tak. Stały się prawdziwym problemem dla I one Maja. Są pochodne od aur w ogóle Słońca, Księżyca i Gwiazd, tak, prawda? Tak. Są związane z tymi aurami boskimi. Dlatego były też tak potężne. Tak. I one po odejściu Bogu zaczęły sobie rościć boskie prawo do ziemi. I w tym momencie zaczyna się konflikt właśnie arcysmoków z elfami o terytoria. Smoki po prostu sobie zagarniały to, co chciały. I dosłownie były miejsca, gdzie niebo było czerwone od ognia, a ziemia spopielona i pokryta właśnie popiołem. Ragnarok! Znaczy nie, to było troszkę inaczej, bo ziemia była skuta lodem. Tak, okay, nieważne. A tam był wszędzie popiół leżał. I elfom, które przygotowo mieszkały dalej od stolicy, żyło się bardzo ciężko na takich terenach. No i co? I w pewnym momencie przyszła mamusia i zaczęła płakać. Nie. To jeszcze potem. To jeszcze coś się działo. Jeszcze coś się działo. Co tam takiego się działo? Mianowicie elfowie zaczęli się wkurzać, jeszcze bardziej elfy nocy i elfy dnia zaczęły się rozdzielać, bo elfowie stwierdzili, że trzeba zacząć organizować jakieś wojska, jakąś armię, żeby walczyć z tymi smokami, bo ciężko było z nimi ogólnie walczyć. I stwierdzono, że elfy nocy bardziej się do tego nadają niż elfy dnia. Dlatego... Czy wtedy powstał zabójca smoków? Poniekąd. Poniekąd. Bo mamy tego bardzo lorową taką postać. Tak, tak. Wśród elfów nocy. Tak, ale on powstał, kiedy już zaczęto promować, że kariera wojskowa. Dołącz do nas! dokładnie. Ten mem z Wujkiem Samym. Tak, dokładnie. Dołącz do nas, bądź wojownikiem elfów. Tak. I to tyczyło się przede wszystkim elfów nocy, przez co elfy nocy zaczęły się wywyższać, że one są lepsze od elfów dnia, bo to one bronią całego tego imperium. Że to oni tracą życie i im się należy większy szacunek i więcej dobra. I jako, że zaczęli bardziej ekspansować noc, to zaczęto popierać więcej tego prądu tworzyć. A jako, że no, elfowie dnia zostali zepchnięci bardziej na skraj, do rolnictwa i tak dalej,
no to tego pyłu w samym mieście, gdzie można było go zbierać, było coraz mniej. Ogólnie elfowie się godzili na ten pył, bo nie było tam, nie było żadnych przeciwwskazań, że okej, i tak to z nas spada, więc sobie róbcie z tym, co chcecie. Za dnia nie trzeba prądu, w nocy bardziej trzeba prądu. Ale zaczęły się problemy, kiedy elfowie nocy zaczęli myśleć nad tym, jak zrobić z elfów dnia bardziej baterie niż członków społeczeństwa. I zaczęły tworzyć się bardzo niefajne projekty porywania elfów dnia. I testowania, ile można wyciągnąć tego złotego pyłu. Ile dziennie produkuje pyłku elf? To zależy od elfa tak naprawdę, ale o pół wiaderka jakoś tak. Nie pół wiaderka prądu na dobę, tak? Czy jest jakaś możliwość przyspieszenia tego procesu plenia? No właśnie to chcieli sprawić elfowie nocy. Aha, i nie odkryli tego. Na tym momencie sprawdzają to. To nie jest poniekąd etyczne, można tak powiedzieć. Po co komu etyka, skoro można mieć prąd za darmo? Ale to właśnie już wchodzi to, że elfy no, zaczynają się wywyższać strasznie. Że zaczęli przejmować tą domenę elfów dnia, czyli tą naukę, poezję, etc. Że nie tylko te sztuki. Czyli fizyczne. Po prostu elfy dnia coraz bardziej były zganiane tak. Na to tło, miały po prostu zajmować się rolnictwem, produkować prąd tak. Nocą, tak. Tak, tak. Zbierać pyłek z ulic, zamiatać. Tak, dokładnie. Czyli coraz niższe kasty obejmowały. Tak, coraz niższe kasty obejmowały. Mhm. To zobaczcie sobie spychani. Czekaj, bo mam takie pytanie. No. Czyli elf po prostu podróżując zostawia za sobą ślad z pyłu. Spada z niego taki pyłek. Tropienie elfa nie jest problemem. Nie, po prostu jeśli zostawia za sobą tak w ciągu dnia pół wiaderka pyłu, to dość sporo jest. No. To jest kwestia bycia elfem dnia. Elfy noc nie produkują czegoś takiego. Okej. Okay. Dlatego już tego pyłku nie ma. No. Bo elfy dnia już nie mają skrzydeł. Już widzisz, dlaczego poniekąd to zrobiły? No teraz zaczynam to łapać, to faktycznie nie było wcale takie głupie, jednak z drugiej strony mogły się stawiać tym elfom przecież, tak? I właśnie tutaj dochodzi do tego, że pewne mądre elfy stwierdziły, że no nie możemy tak traktować elfów nocy i potrzebowali jakiegoś symbolu. I znalazł się jeden elf dnia, no. Który nadawał się na służbę wojskową. O. Był to Eamessi zwany Wysokim. Był jedynym elfem dnia, który służył w armii cesarskiej. Dobrze, że nie pół elfem. Nie był pół elfem. Miał pełne skrzydła. No, nie, piję do innego nazewnictwa. Dobra. Bardziej Tolkienowskiego. Tak, Elrond pół elf. Nie, to Eame był... Znaczy Elrond dosłownie był pół elfem, tak. Bo jako potomek elfa i człowieka. No tak, Eamessi był czystym elfem dnia. No okej. Okay. Wysokim elfem, tak? Znaczy, no, miał przydomek wysoki, były naprawdę bardzo wysokie, nawet jak na elfa dnia. No bo elfy dnia są ogólnie postury słabszej, tak? One są szczupłe, ale wysokie. A on był jeszcze bardzo wysoki też jak na elfa dnia. Dopakowany. Wzrostowo. No i co tam dalej? No i co? No, stał się takim symbolem, ale jemu się to nie podobało, że był symbolem. Jeszcze jedno pytanie. Tak? Co tak naprawdę przeszkadzało elfom dnia w tej karierze wojskowej? Rozumiem, że elfy nocy były w tym lepsze, ale... Ogólnie ta postura, że elfy dnia były dużo słabsze fizycznie, dużo mniej wytrzymałe. Ich nie nadawały się do walki ze smokami. Też. Ich skrzydła było dużo słabsze, dużo łatwiej było je uszkodzić. Elfy nocy mimo wszystko były silniejsze, bardziej zwarte, a ich skrzydła poruszały się też szybciej i były odporniejsze. Dlatego też zaczęły tak bardzo traktować elfy dnia jak popychadło. Po prostu słabsza jak klan kota, klan węża. Trochę tak, ale nie, technicznie ich nie niewolnili, bo dalej mieli równe prawa. Umowne. Nominalnie tak, ale jeśli się jest zredukowanym do roli baterii, to raczej nie jest równe prawo. Są równi i równiejsi, jak to mawiają. Tak, są równi i równiejsi. Są elfy i baterie. Tak. No ale tak, jako że Eame był tym symbolem i mu to nie odpowiadało, to w pewnym momencie, kiedy mamy do czynienia już zbliżającym się rozbłyskiem smokobójcy, czyli jeszcze on nie zabił pierwszego smoka, ale już niedługo zabije, elfy dnia zaczynają robić rewoltę. Okay. Zaczynają się buntować, zaczynają ją zdobywać broń i dosłownie robić partyzantkę. Na elfy nocy? Na elfy nocy. Więc dosłownie
Wojna domowa. Wojna domowa się robi i elfy dnia przekonują Eamę jako jedynego takiego najlepiej wyszkolonego elfa, bo mimo wszystko, mimo że Eamon był symbolem, to faktycznie brał udział w bitwach, był dobrze wyszkolony i był znakomitym łucznikiem, jednym z najlepszych. I tak naprawdę, żeby został najwyższym generałem, brakowało tego, żeby był elfem nocy. Okej. Okay. Czyli nie został najwyższym generałem, tylko właśnie dlatego, że był elfem dnia. Okej, okay, no rozumiem. I rasizm. No, typowe podejście. Tak. Więc po wielu perturbacjach on się faktycznie przekonał, że rewolta jest lepsza niż służenie cesarzowi nocy i cesarzowi dnia, który pozwala na to wszystko. Faktycznie było dwóch władców. Tylko, że ten cesarz dnia pewnie był bardziej figurantem. Był figurantem. Mhm. Żeby, no... Się elfy dnia nie buntowały. I miały jakieś wrażenie, że jeszcze się... No, ale był elfem dnia i poniekąd pewnie dzielił ten ból elfów dnia ze swoimi... Dzielił, ale wiedział, że nie może nic zrobić, bo to jest kwestia... Było umawiane, że to jest wyższe dobro. Mój ból jest lepszy niż twój! Dokładnie. No i zrobiła się wojna domowa i no niestety elfy dnia potrzebowały pomocy. No i przyszły wtedy arcysmoki. I arcysmoki powiedziały tak: my was przygarniemy, my was obronimy, ale musicie z nami walczyć przeciwko elfom nocy i ludziom, żeby zagarnąć przestrzeń dla nas. Okej. I postawiły warunek, że skoro dla elfów najważniejsze są skrzydła, to elfy mają oddać skrzydła arcysmokom. Propaganda też poszła bardziej, kiedy się dowiedziano, do czego wykorzystywany jest tak naprawdę, po jakiej wyszły wszystkie te eksperymenty nieetyczne, to weszło to elfom w krew, że skrzydła są nie dla nas, tylko właśnie dla nich. I jeżeli my nie chcemy oddać im naszej wolności, to najlepiej się jej pozbyć. Dlatego zaczęli sobie odcinać skrzydła. I teraz, gdy o tym opowiedziałaś, to nabiera większego sensu i głębszej chęci zastanowienia się nad tym i chyba faktycznie przestanę nazywać elfy dnia debilami. Nie przestanę. Jak ci się widzi coś takiego, powiedz? To znaczy, rozumiem to jako lore, natomiast pozbycie się skrzydeł to tak czy inaczej elfy raczej wychodziły na tym źle. Tak czy inaczej, tu jest wybór tylko i wyłącznie mniejszego zła. Tak, to było mniejsze zło faktycznie, ale odcinając sobie skrzydła faktycznie zyskały z tego sojusznika arcysmoków, które w jakimś stopniu zapewniły im ochronę. Potem tą samą ochronę zapewniły im zwykłe smoki, które poszły za tym kontraktem z arcysmokami. Bo w tej chwili w Nairan wszystkie elfy dnia mieszkają... Wszędzie, w sensie Nairan należy do elfów. Ale znaczy obecnie. Obecnie wszystkie elfy dnia żyją razem ze smokami. Zostały wygnane do czyli za nieprzebyte góry. Za nieprzebyte góry. I ta prawdziwa północ należy tylko do elfów nocy. Tak. Czyli nie ma już elfów dnia nigdzie indziej. Nigdzie indziej. No bo oficjalnie dołączyły do smoków, czyli przeciwników elfów nocy i ludzi. Tak. Więc ich kara musi być taka jaka... Taka sama. Wszystkich innych smoków. Wygnanie za nieprzebyte góry, które dla przejścia tych gór dla ludzi jest nie lada wyzwaniem. Tak. Nawet dla smoków. Nawet dla smoków jest to dużym wyzwaniem. Na szczęście da się przepłynąć bokiem. Czyli nie ma już elfów dnia ze skrzydłami. Nie ma. W tym momencie wszystkie elfy rytualnie na znak tego paktu, który jest podtrzymywany, żeby smoki ich broniły, odcinają sobie skrzydła. Rodzi się nowy elf i zostaje obrzezany. Dokładnie. Czyli technicznie istnieje możliwość, żeby istniał elf dnia ze skrzydłami, natomiast jest to jakby kwestia rytuału. Tak, to jest już kwestia rytuału. Oczywiście może się zdarzyć tak, że są jakieś pozostałości tej starej kultury, gdzie się nie obcina tych skrzydeł, ale to są już takie marginalne rzeczy, zwłaszcza, że elfy dnia, w przeciwieństwie do elfów nocy, przeszły bardzo dużą... Indoktrynację i przemianę pokoleniową. Bardzo dużo elfów dnia umierało, ginęło podczas wojen i tak dalej. Potem pod tyranią smoków też ginęło dużo elfów dnia. I przez to ich wymiana pokoleniowa była znacznie większa niż w przypadku elfów nocy. Czyli nie wyszły wcale na tym aż tak bardzo dobrze. No nie wyszły na ten dobrze, ale tamten moment to było jedyne rozwiązanie, żeby jakkolwiek siebie ocalić. Odciąć dopływ prądu elfom nocy. Tak. I zabrać im część ich potęgi. Tak. I w tym momencie największe miasto elfów, Lunation, które było latającym miastem, opadło na prawdziwej północy. Duża jego część jest teraz pod wodą albo jest zamrożona w lodowcu.
Więc to, co teraz jest Lunationem, jest tylko jego resztkami. Jego resztkami. Bo elfy... wielkie, potężne miasto, latające nad całym Nairan, spoczywa teraz jako ruiny w lodzie. Nie północy. Takie ruiny, bo dalej tam mieszkają elfy nocy, no tak, 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 ale to nie jest już to samo miasto, to sama potęga. No tak, no nie lata przede wszystkim. No tak. I wracamy do znanego tropu elfów jako rasy upadającej i upadłej. Tak, 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 tak. Poniekąd tak, tak. też z własnej winy. No poniekąd z własnej winy, poniekąd z przymusu. Tak. Ale teraz zaczynam to trochę rozumieć. Chęć pokonania swojego ciemiężyciela i przejście pod skrzydła dosłownie innego ciemiężyciela. Tak. Ja mówię, kultura elfów dnia nie była nastawiona na walkę. Co nie zmienia faktu, że elfy mogły postąpić trochę inaczej. Przelecieć sobie gdzie indziej, gdzie nie ma ani tego, ani tego. I stworzyć własne społeczeństwo. W tym momencie bardziej oni żyli tym, że Nairan została im dana jako dar od bogów i one nie chciały opuszczać Nairan. Bały się tego, co jest za morzem. Mhm. Uważałem, że Nairan należy do elfów. Tak. Okej. Okay. No ale smoki chyba uważają podobnie. No. Skąd się w ogóle wzięli tam ludzie? Też byli. Potem dopiero jak już wszystko się uspokoiło, no to elfy nocy znalazły sojuszników. Ludzie podczas wielkiej wojny ze smokami już po pokonaniu tych smoków. Ale tak, no właśnie, ale... wracając jeszcze, no. przeskakujemy wątki. Tak, jak zawsze. Elfowie dnia zjednoczyli się z arcysmokami i w tym momencie pojawia się pierwszy smokobójca. Antoro Rumfir, który... jako pierwszy w całej historii elfów zabił arcysmoka. Złotego. Złotego arcysmoka. Dosłownie go zdekapitował. Wynika... Musiał mieć bardzo duży miecz. Wbrew pozorom nie. Zrobił to samo co Herkules z tym, z Hydrą. To znaczy smok go zjadł i... Tak. Można! Dobrze, że smoki o mnie odrastają głowy. No. Kwestią też było to, że Antor był... elfem o bardzo nietypowych skrzydłach. On miał skrzydła zawisaka, innymi słowy bardzo szybko latał, nawet jak na ogólnie elfy nocy, które też szybko latały, ale... Znaczy, ma nadal. Ma nadal, bo on nadal żyje. Tak. Antor dalej żyje, obecnie jest na emeryturze. Emerytowany smokobójca. Emerytowany... Zaraz potem mogę wyjaśnić, co dokładnie jest, dlaczego jest emerytowany smokobójca. No to zaraz do tego przejdziemy, no. No ale Antor zaczęli właśnie widzieć, że poprzednia taktyka polegająca na zbrojeniu się na sile zaczyna nie działać, zwłaszcza teraz, kiedy elfy dnia ich zdradziły i technologia już nie powstrzymuje smoki i zaczyna wszystko się wyłączać. Zaczęli normalnie brać miecze i szukać sposobu, jak zabić smoki od środka. I no bo z zewnątrz ciężko. Ciężko, bez... ciężko. Nie było jeszcze czarnej stali. Nie, znaczy, no nie było jeszcze czarnej stali. No. Tak. I w tym momencie elfowie trochę spanikowani zaczęli szukać sojuszników. Zobaczyli ludzi. No nie no, ci dopiero przytapianie nie brązą opanowali. Patrzą na inne smoki, które były też terroryzowane przez arcysmoki i zaczęli powoli też się z nimi dogadywać. Tam wzięli sojuszniki ze śnieżnikami, wzięli sojusz z onyksami. Tam trochę I z bladymi chyba. I z bladymi też. I w tym momencie, kiedy zaczęli zawiązywać sojusze, na Nairan pojawiła się magia. I ta magia pozwoliła właśnie ludziom, elfom i smokom pokonać arcysmoki. No i właśnie przez wymianę pokoleniową ludzi, tą szybką, ta magia coraz tak. najbardziej na nich wpływała. Tak. Przez to, że ludzie potrafią szybko się mnożyć w porównaniu do tych pozostałych ras. Szybciej tą magię wchłaniali. Można powiedzieć, że ich krew była wypaczana przez wpływ routera matki. czyli technicznie rzecz biorąc, elfy nocy też się stają coraz bardziej magiczne, tylko powoli. Tak, tak. Tak. Tak jak samo smoki i tak samo elfy dnia. Tak. Tylko, że u elfów jest ten problem, że ta wymiana pokoleniowa jest powolna. Bardzo tak samo u smoków. Ale na przykład takie Morgany, które no, są narażone cały czas na tą radiację kamienia matki, bo są jej strażnikami. Tak. Pomimo tego, że ta wymiana pokoleniowa nie jest taka szybka, to są w połowie tak samo magiczne jak ludzie. Tak. A to jest kwestia tego, że one tam żyją w symbiozie z tym kamieniem. Tak, tak, tak. Ten kamień to jest ich życie. Tak. Kamień jest życiem. Życie to kamień. A kaczka jest drewna. To bardzo po krasnoludzku zabrzmiało. No i w tym momencie mamy do czynienia, pokonaliśmy arcysmoki, ale co z tymi zdrajcami elfami dnia? Którzy sobie odcinają skrzydła, żeby nie ten elfowie nocy nie mieli z powrotem dostępu do prądu. Sami zrezygnowali z tej technologii.
Znaczy to chyba nie było tak, że od tak pokonali te smoki, bo to oczywiście. Wojna się toczyła przez tysiąclecia. Tysiąclecia. I narastanie tej mocy magicznej wśród ludzi zwiększało ich w ogóle potencjał. Tak. I okazało się, że to oni staną się tym gatunkiem inwazyjno-dominującym, prawda? Tak, ale to tylko jeszcze przejdziemy. Bo w momencie, kiedy arcysmoki zostały pokonane, no elfowie nie mieli co ze sobą zrobić, więc zaczęły błagać zwykłe smoki o to, żeby ich ratowały przed ludźmi i elfami nocy. Smoki się zgodziły, bo lepszy taki sługa niż żaden. Plus, no umówmy się, to są smoki. No one muszą mieć służących. Dokładnie. No i w tym momencie mamy jakiś okres takiego względnego pokoju i nowego tworzenia granic między tymi trzema rasami. I z tym magią, opanowaniem tego, rozumieniem magii. Więc jest taki względny spokój do momentu, kiedy smoczy powiernik ognia nie zdecydował, że to smoki są władcami Nairan. I rozpoczęła się wielka wojna ze smokami. Mhm. W tym momencie mamy do czynienia z ludźmi, którzy już są lepiej wyszkoleni magicznie, z elfami nocy, które jakoś się już pozbierały po odcięciu prądu. Mhm. Czyli wróciły do średniowiecza? Wróciły do średniowiecza. Aha, awaria bełchatowa. Awaria bełchatowa, tak. Węgiel nie chciał być kopany i uciekł. Węgiel nie chciał być kopany. Dobre, muszę to zapamiętać i sprzedać. Dobre. No tak było, nie chciał być kopany i uciekł. No i w tym momencie smoki opanowały runę przemiany. Stały się drakonami. Znaczy ta runa przemiany, ona wygląda tak, że w ogóle smoki się zmieniają całkowicie ludzką formą. Mogą całkowicie ludzką formę, ale nie chciały się tak osłabiać, więc przeszły taką formę przejściową między smokiem a człowiekiem. Okej. Okay. Mają też ludzkie atrybuty, czyli bardziej zwinne rączki, więc... I stąd też pochodzi klan smoka. Stąd też pochodzi klan smoka. Ale to dopiero potem. To dopiero potem. No. Więc w tym momencie mam do czynienia z wojną między zwykłymi smokami, które się wszystkie raz zjednoczyły. Większość raz się zjednoczyło. No bo mamy blade i onyksy jeszcze, prawda? No musiałam przemyśleć to słowo. Ale zdecydowana większość smoków się zjednoczyło, żeby właśnie walczyć z ludźmi, zniewolić ludzi, tak jak zniewolili elfy, nie? I żeby pokonać całkowicie elfy nocy, bo mimo wszystko smokobójca to smokobójca. Mimo wszystko smoki opowiadają sobie do tej pory historię, że zjedz obiadek, bo przyjdzie smokobójca i ci odetnie głowę. Więc one się go bardzo boją. I bardzo się boją, że wiedza smokobójcy może przejść dalej. Dla smoka to jest taka ćma. Tak. A ty widziałeś czasami, jak ludzie panikują przy ćmach? Okej. Okay. No dobra. Rozumiem. No, jako że no, ludzie i elfy nie chcieli być, elfy noc nie chcieli być takimi niewolnikami jak elfy dnia, no to sojusz opracowujemy, jak to je pokonać. I mamy około 200 lat wojny. Żeby to wszystko pokonać, opracować. Wtedy się wytwarza, zostaje znaleziona czarna stal. Przy pomocy bazyliszku zostaje ona przetopiona. Bo to nie było tak, że wszystkie smoki chciały tej dominacji. Były też smoki, bo wiadomo, smoki są inteligentne, więc mogą przyjąć inną strategię, inną... No tak, ogólnie smoki w Nairan są bardzo spersofinikowane. Tak, więc nie wszystkie smoki... Personifikowane. Więc nie wszystkie smoki chciały tej dominacji. Niektóre chciały po prostu mieć święty spokój, żyć w harmonii. Dlatego też stworzono tą czarną stalę, zaczęto walczyć z smokami. No i w ostateczności przywołano smokobójcę, żeby szkolił ludzi i elfów, jak zabijać smoki. I o ile arcysmoki się faktycznie ciężko zabijało, jak zwykłe smoki przy użyciu czarnej stali, szło jak masło. Wojna oczywiście to masa ofiar, masa cierpienia, etc. Było dużo ludzi, smoków i elfów zginęło po wszystkich stronach. No ale ludzie mają pewną potęgę. Potęga, która towarzyszy nam do dziś. Rozmnażanie tak zwana, się. Tak. Potęga rozmnażania się, potęga matki Rosji. Jest nas za dużo, żebyś nas wygrali. No i ostatecznie smoki przegrały. No i została podjęta decyzja. Albo mieszkacie za nieprzybytymi górami, tam zostajecie i nas nie dotykacie, albo wszystkich was wytępimy. No i smoki się zgodziły, zabrały elfy dnia, bo co jak co... Nikt każdy nie... po elfie pod pachę. Tak. No i musiały przebyć. A
jeśli dobrze pamiętam, to tylko śnieżniki mogą przebyć te góry. A jak przebyły smoki w tamtą stronę? To było bardzo trudne, bardzo ciężkie i bardzo pochłonęło bardzo dużo ofiar. Nie tak, że można było dookoła przelecieć nad wodą. Niektóre tak zrobiły. No okej. A co ze smokami, które bardzo lubią pływać? To po prostu przepłynęły. No okej. Ale wiesz, smoki, które nie zdecydowały się na obejście, które stosowały się na przejście przez górę, no to było tam dużo ofiar. Jest taki fajny ten motyw, co nie? Jest taki trochę tolkienowski. Czy jeżeli góra cię pokona, to wybierzesz inną drogę. Dokładnie. No ale tutaj dochodzimy, dlaczego elfy dnia mimo kolejnej przegranej wojny zdecydowały się odejść od smoków. Mhm. Mianowicie elfy dnia dalej mają tą zadrę wobec elfów nocy. Dalej nie chcą się im podporządkować, nie chcą wrócić do tej przeszłości. No boją się, że zostaną się zwierzątkami doświadczonymi. Dokładnie. Boją się tej biorąc kary. Biorąc pod uwagę to, że no w zasadzie niewiele już mają do stracenia. Dokładnie. Więc przeszły ze smokami. No niestety, smoki to już po takich przepytych górach, może najpierw to opowiem, co się stało z elfami dnia. Bo po wojnie elfy nocy też miały swoje rzeczy, ale najpierw elfy dnia. No smoki to kiedy indziej, to spokojnie. Tak, tak. Ale co smoki zrobiły z tymi elfami dnia, które im służyły? Zamiast się po ludzku podzielić, to pomruki stwierdziły, okej, my bierzemy ich wszystkich. Dlatego pomruki ogniste są najbardziej dominującym gatunkiem smoka, przypominającym najbardziej smoki, arty smoki, prawda? Tak, tak. Swoją zachłonnością przede wszystkim. Bo co zrobiły pomruki? Wysłały elfy dnia do kopalni, żeby im kopały skarby. I am the dwarven diggy hole. I to było tak zwane czarne lata elfów, gdzie pozbawione słońca ich rasa się totalnie, nie wiem co powiedzieć, skarlała, ale... Trochę zdegenerowała, straciła to bycie elfem. Bardzo niewielu elfów pamiętało już, kim byli i dlaczego służą smokom. Czyli jest możliwość, że prawdopodobnie, jakbyśmy grali sesję RPG w przyszłości, elfy dnia zostaną po części krasnoludami. Jej, dostanę krasnoludem, daj rad! No ale tak, kiedy wieści o tym, jak pomruki traktują elfy, dotarły do innych smoków, w tym do onyksów, oneksy stwierdziły, że nie można tak traktować żywych istot, które nam służą. Nie, więc była wojna. Głupie oneksy. Może nie wojna, ale taki konflikt, gdzie oneksy odkupiły każdego elfa dnia. Za równowartość w klejnotach i tak dalej. I przeniosły je na oneksowe wyspy, gdzie teraz elfy, no, nie sobie, że służą smokom, bardziej są traktowane po ludzku przez oneksy i żyją w symbiozie z oneksami. Gdzie mogą w końcu zaznać spokoju i odbudować swoją cywilizację. Czyli na terenach, gdzie zamieszkują onyksy, są też elfy dnia, które tworzą tak jakby swoje nowe społeczności tak. W korelacji z onyksami. Tak. No w końcu po tych wszystkich tysiącleciach wojen, ostracyzmu, zniewolenia, w końcu elfowie dnia mają spokój i możliwość ponownego rozwoju. No, chyba zasłużyli. Zasłużyli. Ale lepsze jest to, że elf, który... Tam ten symbol, ten żołnierski, a Messi wciąż żyje i wciąż im przewodzi obecnie jako najwyższy kapłan. No proszę. Mimo, że elfy wybrały nowego cesarza, to uważają Eamę za najstarszego elfa, który faktycznie jest najstarszym elfem, który jeszcze pamięta, jak wyglądało ich społeczeństwo i stara się przekazywać tą wiedzę. To znaczy najstarszym elfem dnia. Jest najstarszym elfem dnia, tak. Ten, który był wtedy tym cesarzem. Nie, on nie był cesarzem. Nie? On był ten symbolem. Wysokim elfem. Wysokim elfem, symbolem żołnierskim. Mhm. Wysokim elfem. Ostatecznie stwierdził, że ma dosyć bycia żołnierzem, dosyć bycia niewolnikiem, został kapłanem i zajmuje się przede wszystkim sprawami religijnymi, przekazywaniem dawnej kultury elfom dnia młodemu pokoleniu. Jest jedynym elfem, który przeżył to wszystko? Większość elfów... Ale miał farta. No. Większość elfów dnia, które obecnie żyje, maksymalnie ma 1000 lat. Mhm. On ma jakieś 16 tysięcy, jakoś tak. Mam pytanie tylko teraz co do elfów nocy. Tak. Czy one próbowały uzyskać jakieś alternatywne źródła energii, czy... Próbowały. Próbowały kombinować z magią elektryczności, próbowały kombinować z innymi rzeczami. Na razie kombinują.
Aha, czyli nie jest tak, że są w czasie wiecznego upadku, wiecznej stagnacji, tylko szukają jakby tak, alternatyw. Szukają alternatyw do tej pory. Zbudują panele słoneczne. Tak. Nie no, przeniosły się właśnie na prawdziwą północ, gdzie noc jest najdłuższa, więc ciężko im pobierać energię światła dnia, a energia księżycowa no, nie zasila takich rzeczy. Mhm. No i jeszcze no, dodatkowo szukając nowego bóstwa opiekuńczego, składają ofiary do protektorów zimna, zamieci, śniegu, lodu, żeby właśnie utrzymywały zamieci z dala od nich. Jak już sprowadzały zamieć, to w ciągu dnia, żeby jak najmniej było promieni słonecznych dnia. Żeby tylko wszystko było nocą, wszystko było światłem księżyca. Więc tak trochę no... Starają się jak mogą, ale wracając do Antora. Po tych wszystkich wojnach Antor stwierdził jedno, że coś takiego jak pokój nie istnieje i pokój jest tylko przerwą od wojny. I on ma już dosyć tej wojny. I... Ale się stępusił. Antor ma dosyć wojny. On chce spokoju, mimo że nie wierzy w coś takiego jak pokój, ale stwierdził, że jeżeli będzie kolejna wojna, to on nie będzie brać w udziału i przy pierwszej okazji pozwoli się zabić. No ale sobie siedzi spokojnie na emeryturze. Tak, jest jedynym elfem, który postanowił wziąć emeryturę i przez to w kulturze tam w Lunationie jest poniekąd uznawany za zdrajcę, jak i bohatera. Co się zdradził cesarza, idąc na emeryturę. Zrobiłeś wiele fajnych rzeczy, ale fajnie by było, jakbyś dalej nas szkolił i tak, w ogóle, tak, co nie? Tak. Ale tego nie robisz, więc cię nie lubimy. Tak, dokładnie nie jest mile widziany w Lunationie. Co nie zmienia faktu, że ma ten, że na emeryturze zajmuje się hodowlą gryfów i jego gryfy są często oferowane jako prezenty dla tych, dla ludzkich władców. Okej. No. W ogóle gdzie on przesiaduje? Z dala od Lunationu, bliżej granicy z klanem Niedźwiedzia. Czyli jest na pograniczu klanu Niedźwiedzia i elfów. Tak. Sobie tam żyje i bardzo nie lubi, kiedy ktokolwiek do niego przychodzi, mu zawraca gitarę. Wiesz, kto tam poleci pierwszy? Wiem. Akemi. Znaczy Ola. Na kolejnej swojej postaci. Tak, ona tam poleci, że zawracać dupę Antorowi. Tak. Tak jak musiała zawracać dupę bratu Detlafa, tak musi teraz pozawracać pewnie tutaj gitarę. Tak. Ale w tej nowej kampanii Antor niestety będzie brał czynny udział. O nie. Znaczy, nie o nie, bo spodoba ci się koncept. Okej, okay. Tylko no właśnie mówię, Anto w obecnym stanie, on ma dość wojen, dość bicia się. No tak, tak. On ma już wszystkiego, tak jakby jego przerasta nieustanny krąg zabijania. Ale potrzebuje po prostu szarego pielgrzyma, coś a la Mediva, wiesz? Czacha chyba wie, o co chodzi. Tylko ten, kwestia tego, jak legendy opisują Antora, to jaki Antor jest naprawdę, też jest inna sprawa. No tak, 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 tak. Legendy jedno, prawda jest inna. Tylko też Mediv jako postać był z postacią strasznie ambiwalentną, biorąc pod uwagę rzeczy, które robił. No, na przykład w lore Warcrafta no to był człowiek, który pomógł Gul'danowi otworzyć mroczny portal. Ale nie do końca z własnej woli. To zależy przy którym retconie. Nie do końca z własnej woli. Ja tu bardziej chcę spojrzeć na to, że potrzebuje szarego pielgrzyma, który będzie zwiedzał Nairan poniekąd do naszej kampanii i głosił słowo pokoju. Antor by mógł się do czegoś tam nadawać, no ale właśnie. Problem jest w tym, że Antor bardzo mało mówi. On nie jest, jakby to powiedzieć... Antor ma bardzo dużo dialogów wewnętrznych, ale mówi może 3 słowa w ciągu godziny. Przeciwieństwo kobiety. Przeciwieństwo kobiety. Czy nie bardziej by, może nie z tym słowem pokoju, bo to było raczej przygotujcie się na wojnę, ale czy nie lepiej byłoby go porównać do takiego Gandalfa? Albo do Gandalfa, no też, no tutaj można dwojako rozumieć, porównanie do szarego pielgrzyma. Pamiętajmy też to, że ludzie znają smokobójcę z legend, ale no nie wiedzą, jak smokobójca tak naprawdę wygląda, bo coś już zatarło w pamięci ludzi. No ludzie już nie pamiętają smokobójcy z tego, co robił, tylko zostali ci, bo no, nie przeżył żaden człowiek, prawda? No nie przeżył, nie. A ile w ogóle Antor smokobójca ma lat? Jestem bodajże o 30 lat młodszy od Eamy, więc... Chuj. Też koło 16 tysięcy. Też koło 16 tysięcy. Okej. Okay.
To już parę latek na karku ma. Już się nie dziwisz, czemu ma dosyć wojny. On przez całe życie praktycznie nieustannie walczy, nieustannie szkolił, nieustannie widział, jak jego towarzysze umierają. No tak. Wielokrotnie był na skraju śmierci, ale śmierć nie jest w stanie go wziąć. On nienawidzi tego, że śmierć nie jest w stanie go dotknąć. Załatwijmy to. Nie, to jest też kwestia taka, że mimo wszystko Antor też jest jedynym elfem nocy, który nie nienawidzi elfów dnia. No tak, no bo on rozumie ten problem. On rozumie ten problem, rozumie, z czym to się wiąże i najchętniej to by zjednoczył ponownie elfy. Ale tego się nie da zrobić według niego. Na obecną stać on nie chce tego, ale nie potrafi tego zrobić. Dlatego zrobi to Draco. Na sesji. Dałaś mi kilka fajnych pomysłów jeszcze do tej kampanii. Na chwilę obecną to nie dość, że są zadry kulturowe, historyczne, to jeszcze powiedzmy przestrzeń nie sprzyja. Tak. Więc tak się kryją elfowie. Dalej są to takimi głupkami? Szczerze, trochę nabrałem do nich większego szacunku. Widzę w nich większy potencjał. Przede wszystkim teraz widzę je bardziej lorowo. No już nie jako sługi, które dobrowolnie się oddały smokom, żeby uniknąć wojny, tylko faktycznie miały ku temu jakieś powody. Poniekąd je rozumiem, mogli zagrać trochę inaczej, ale wiadomo, Nairan należy do elfów, tak? No. To jest ich ta myśl przewodnia, więc też uciekanie z Nairan nie było, nie miało dla nich najmniejszego sensu, ponieważ Nairan jest ich. Tak? No tak. One tutaj były pierwsze, one tworzyły kulturę, tworzyły wszystko, co znamy, dlatego mamy teraz w Nairanie, gdy zwiedzamy świat w ogóle w RPG-u, mamy tyle możliwości spotkania różnych ruin, tak, które są pozostałościami po elfach, po arcysmokach, co nie? Ogólnie, jak się zobaczy na mapę, to tam widać dużo kości. No tak, tak, tak. No część gór w ogóle powstała z tych kości, prawda? No tak, dlatego kontynent Nairan wygląda jak wygląda, co nie jest poniekąd zbyt geograficznie poprawne. No tak. Ale to ma właśnie swoje powody po tych wojnach, po tej pozostałości. Kości smoków zostały porośnięte po prostu mchem, porośnięte ziemią. Porostem. Porostem, tak. Glon plus mech to był porost jakoś tak, nie pamiętam. Ma to sens, jak patrzymy pod tym względem na Nairan, prawda? Bo pozostałe dwa kontynenty wyglądają całkowicie inaczej. Całkowicie inaczej. Tak, wyglądają normalnie. W sensie jedno Nairan przeżyło bardzo dużo. Najazd arcysmoków, które też zmieniły tą geografię, potem najazdy smoków, moc powierniku, która też może kształtować teren. To, że wydobycie czarnej stali sprawiło, że część kontynentu z górami się dosłownie zapadła do morza. No. To się nazywa eksploatacja. Czacha przechodzi załamanie. To z naszym światem nie jest jeszcze wcale tak źle pod względem eksploatacji. Nairan wbrew pozorom jest bardzo okrutnym światem. Niby się może tak wydawać na pierwszy rzut oka, że to po prostu kolejny jakiś fanfic, prawda, który opowiada o ciekawych historyjkach, ale wbrew pozorom ten świat jest dosyć mocno złożony i bardzo okrutny. Tak. Szczególnie przez wpływ bogów, którzy... Oni grają sobie coś innego, a na świecie się dzieje coś innego i bogowie mają po części to w dupie. No. Ale i tak mają swoich wiernych wyznawców. No cóż to. Mówię, do tej pory elfy nocy strzegą szklanej trumny z Nunisem. No tak, tak, tak. Czy w ogóle istnieje możliwość, aby Nunisem została wskrzeszona? Istnieje. Istnieje, żeby ją obudzić, ale to wymaga zjednoczenia się elfów dnia i nocy. No właśnie, przywrócenie prądu. Znaczy nie tyle to przywrócenie prądu, co doprowadzenie do ponownego powrotu elfów dnia i nocy jako wspólna społeczność. Tak. Nie jako wykorzystywanie ich jako baterii elfów dnia, tylko do dawnego, pierwotnego powrotu wyglądu ich cywilizacji. Tak. No i niestety to też wymaga powrotu Afirian. No tak. Bo to chodzi o zjednoczenie wszystkich elfów. No ale o Afirianach to pewnie będzie w następnym materiale opowiem. Dokładnie. No cóż, chyba będziemy kończyć naszą opowieść o elfach tym poniekąd pozytywnym aspektem i spostrzeżeniem, że da się rzeczy jakieś zrobić. Może... Ale trudno. No oczywiście. No. Ja jestem szczególnie ciekawa waszych przemyśleń po tej mojej historii. Co wy ogólnie teraz sądzicie o elfach dnia
i nocy. I względem tego, co myśleliście przed historią, a teraz co myślicie o tym po poznaniu historii, jak ich sobie wyobrażacie? No co może się z nimi dalej stać? Nie lubię być wyciągany do odpowiedzi. Do odpowiedzi, ale no cóż, elfy dnia prawdopodobnie, jeśli już znalazły swoją przystań z Onyxami, nie będą zbyt chętne do jednoczenia się, co zresztą no, nie jest dziwne patrząc na tą historię. Elfy nocy, ja jeśli patrzę na potencjał ich jakiegoś rozwoju dalszego w fabule, gdyby przesunąć trochę oś czasu naprzód, to bardziej widziałbym w ten sposób, że będą po prostu szukać jakiegoś sposobu na pozyskiwanie energii i większość z nich nie będzie... będzie ciężka do przekonania do tego, że potrzebują jednak elfów dnia z powrotem u siebie. Co do Afirian, to oni chyba niespecjalnie mają możliwość robienia czegokolwiek niż siedzenie pod ziemią. Więc... Ktoś musi kopać. Kopać w imię zwycięstwa. Ja osobiście powiem, że no, nabrałem trochę większego tu respektu wobec elfów dnia przede wszystkim. I zaczyna mieć to dla mnie trochę głębszy sens. Widzę teraz elfy faktycznie jako tych, którzy ponieśli największą stratę, największą karę. No, może na początku oceniłem ich zbyt pochopnie, no ale jak twoje pierwsze słowa opisujące elfy dnia to były: one poszły się chronić przed wielką wojną do smoków i obcięły sobie skrzydła. Było dla mnie po prostu takie bez wytłumaczenia, bez tego wszystkiego, ale teraz, gdy to wszystko wytłumaczyłaś, no, nabiera to głębszego sensu. Zaczynam trochę bardziej je tolerować, szanować. Rozumiem, ciekawe podejście, ciekawy rozwój twoich elfów w Nairan. Na pewno wykorzystamy to niejednokrotnie na niejednej sesji RPG i może też na jakiejś przygodzie związanej z elfami opisanej w podręczniku, który powstaje już powoli, prawda? Dokładnie, jest powoli prowadzona praca nad opisywaniem tego. Wymaga to wiele krwi, poświęceń i ofiar z niewinnych zwierząt. I ofiar chyba z tego, że nie będziesz mogła tyle co pograć Baldura. Tak. Weź, nie tyle co w Baldura, co jest nowa zona w Genshinie. Szkoda, że tego nie widzicie, ale oni obydwoje się załamali teraz. Obydwoje tak. Są załamani. Dzięki właśnie tutaj naszemu koledze udało się ogarnąć to, że na jednej karcie postaci da się zrobić i smoka, i elfa, i człowieka. Dokładnie. To jest bardzo ważne, żeby to było przejrzyste i w miarę kompatybilne ze sobą, więc... Tak, żeby nie produkować niepotrzebnie trzech kart postaci, tylko wszystko działało na jednej. Udało się. Zaczynamy już powoli na naszym kanale Discordowym tworzyć już postacie smoków. Testy wciąż trwają, zbliżamy się ku zamknięciu bety. Tak, zbliżamy się do zamknięcia bety, jak najbardziej. Tak, bo po becie jest alfa, czy najpierw jest tam? Nie, alfa już była. Alfa już była, czyli... Już była alfa, już okay, dawno wyszliśmy okay. Z alfy. Już dawno wyszliśmy z alfy, teraz jesteśmy w zamkniętej becie. Znaczy nie, to jest otwarta beta. Otwarta beta jest otwarta, bo okay. Dalej mogą przychodzić ludzie... W sensie, mówię zamknięta beta, czyli że zbliżamy się już do momentu wydawania, czyli jesteśmy jeszcze w otwartej becie, nie wchodzimy do zamkniętej bety. Tak, jesteśmy w otwartej becie, nie będziemy wchodzić do zamkniętej bety raczej. Z tego względu, że to nie ma sensu, bo otwarta beta jest najlepszym sposobem rozwoju systemu no i tak, świata. Tak. Każdy może wrzucić jakieś 3 grosze od siebie, co jest cudowne i wspaniałe. I pozwala spojrzeć na o wiele szerszą perspektywą na cały ten nasz system, który tworzymy. No i co, zapraszamy Was do obserwowania naszych kanałów. Być może uda nam się w końcu ruszyć z rzeczami, żeby jeszcze bardziej rozszerzyć naszą działalność tutaj w RPG-ową, ale na razie zapraszamy na Discorda przede wszystkim. Tam macie wszystkie informacje o tym, co się obecnie dzieje z Nairan RPG. Jeszcze tylko dodam, że w najbliższym czasie planujemy nagrać specjalne materiały o jak tworzyć w ogóle postać krok po kroku, pokazać to na YouTubie razem z odpowiednim montażem na karcie postaci Excelowej, jak i na karcie postaci PDF-owej, prawda? Dokładnie. Bo wiadomo, można sobie wydrukować i grać w Nairan przy stole, co udało nam się zrobić na Rawikonie. Dokładnie.
I działało. Działało. Tylko trzeba troszkę policzyć czasami samemu. Czasami trzeba tak. Tak. No to co? Dziękuję. Tym pozytywnym akcentem kończymy. Dziękujemy za obejrzenie tego kolejnego długiego materiału. Na pewno nie krótkiego. Na pewno nie krótkiego. Mam nadzieję, że montaż przebiegnie bez problemów. Ja mam nadzieję, że też wam się spodoba anturaż całego tego i że wam się też podoba to, że wyszliśmy z naszej piwnicy do altanki. Tak, do altanki akurat naszego kolegi, gdzie przy okazji zawędrowaliśmy na spontanie. Jak to Draco mówi, na spontanie albo wcale. Dokładnie. Tym pozytywnym akcentem się po raz kolejny żegnamy. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Zostawiajcie komentarze, łapki w górę. Trzymajcie się, hej!